Będę śpiewał Panu, póki żyję. Będę śpiewał memu Bogu, póki istnieję. Psalm 104, werset 33. Taki kompozytor Handel napisał, przygotował utwór pod tytułem Mesjasz. Georg Friedrich Handel, żyjący w latach 1685-1759, należał do najwybitniejszych kompozytorów baroku. Był wysokim, silnym mężczyzną. Jadł i pił za dwóch. Potrafił 20 godzin dziennie spędzić na komponowaniu i miał wielką energię życiową. Był znany z napadów szału. Pewnego razu zagroził śpiewaczce, która nie chciała usłuchać jego rad, że wyrzuci ją przez okno. Podobnie mocna i pełna emocji jest jego muzyka, ale nierzadko rozlewna, prosta, pełna majestatu, szczególnie w chórach i wspaniałych melodii. Handel urodził się w Halle, w Saksonii. W 1710 roku wyjechał do Anglii, która stała się jego drugą ojczyzną. W Londynie pisał przede wszystkim opery. Niektóre spotkały się z uznaniem, ale niektóre okazały się porażką. W końcu Handel był zrujnowany, miał wysokie długi. W 1737 roku ucierpiał wskutek udaru mózgu. Lekarze podejrzewali, że już nigdy nie będzie mógł pracować. Jednak na przekór wszelkim oczekiwaniom kompozytor całkowicie powrócił do zdrowia. Handel przez przeżyte cierpienia i biedę stał się otwarty na działanie Boże, na działanie Boga. Zostawił opery i skierował swoją twórczość na oratoria, których treść najczęściej była przesłaniem biblijnym. W 1741 roku skomponował zaledwie 3 tygodnie swoje najpopularniejsze dzieło Mesjasz. Przedstawił w nim drogę Zbawiciela Jezusa Chrystusa, począwszy od zapowiedzi Jego przyjścia, potem narodzin, śmierci i zmartwychwstania, po Jego powtórne przyjście i zmartwychwstanie wszystkich wierzących. Zarobek z tego dzieła podarował Handel sierotom i biednym. Za 10 lat kompozytor stracił wzrok. 10 lat później kompozytor stracił wzrok. Na łożu śmierci kazał sobie czytać z psalmów, jak również pocieszające słowa z innych miejsc Biblii. Jego ostatnie słowa były wersetem ze Słowa Bożego, które zawarł w dziele Mesjasz. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Takie słowa znajdują się w Księdze Joba, 19 rozdział, 25 werset. Będę śpiewał Panu, póki żyję. Będę śpiewał memu Bogu, póki istnieję. Psalm 104, werset 33. A czemu poświęcone jest Twoje życie? Czy śpiewasz Panu? Dlatego, że masz szczerą radość ze zbawienia? Jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa, masz podstawy do radości, bo będziesz na zawsze, na wieki, w niebie, razem z Panem Jezusem. Ale jeśli nie uwierzyłeś w Pana Jezusa, to czym prędzej uwierz w Pana Jezusa, bo jeśli umrzesz, nie uwierzywszy w Pana Jezusa, wtedy byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. I jedyny śpiew, jaki wydajesz z siebie tu na ziemi, będzie również jedynym śpiewem w Twoim całym istnieniu, a reszta będzie zgrzytaniem zębów w jeziorze ognia i siarki. Dlatego czym prędzej porzuć swoje własne mniemania i uwierz w Pana Jezusa, zaufaj Jezusowi, przestań ufać sobie. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.